Witam Państwa, dzień dobry. Przypomnę, że gościem rozmowy przy oknie jest. Piotr Mielec, dyrektor Polskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Rozmawiałem przed długim majowym weekendem, no i w perspektywie mamy sezon urlopowy, wakacje. Witam ponownie, panie dyrektorze. Kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, kiedy tysiące, setki tysięcy Ukraińców, uciekinierów szukało schronienia w Polsce, to wtedy otwierały się serca Polaków, ale też otwierały się szerokim frontem drzwi pensjonatów, domów czasowych, Gospodarstw agroturystycznych. No ale teraz, tuż przed majowym weekendem i przed sezonem urlopowym, powstaje problem. No bo właściciele, gestorzy mają podpisane umowy, czas zacząć zarabiać, no ale z drugiej strony jest problem, dramat ludzki. Czy region opolski ten problem dotyka? Dotyka, ale w bardzo niewielkim stopniu. To, to jest takie na, na nasze, nasze pewnego rodzaju szczęście w tej, w, tej, w tej dziwnej, w tej tragicznej sytuacji, że nie jesteśmy regionem typowo turystycznym, tak jak Małopolska, pomorskie, zachodnio-pomorskie. Tam ten problem jest bardzo, bardzo duży, i, i tutaj właściciele hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych no nie wiedzą sobie często, jak, jak sobie z tym, z tym samemu poradzić. U nas to jest problem szczątkowy. Rzeczywiście są właściciele pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, którzy przyjęli pod swój dach z własnej woli, z, z potrzeby uczynienia czegoś dobrego, z dobrego serca uchodźców, gości z Ukrainy. Ale to nie są sytuacje takie, gdzie te ośrodki, gdzie pokoje są wszystkie zajęte i oni teraz nie wiedzą, co, co z tym zrobić. Większość z nich się przygotowała, więc nawet jeżeli przyjmowali, Tutaj uchodźców z Ukrainy, to mają część pokoi wolnych, zostawili sobie wolne już tutaj pod, pod potrzeby sezonu, pod potrzeby ruchu turystycznego, więc u nas ten problem nie jest duży, jest, jest raczej marginalny, więc, więc tutaj, mm -hmm. tutaj z tymi kwestiami my się nie będziemy borykać, ale w innych województwach rzeczywiście tych typowo turystycznych, niektórzy właściciele, którzy zdecydowali się na taki ruch, zdecydowali się na pomoc, no mają teraz problem i, i tej pomocy z zewnątrz z państwa nie za bardzo widać, tak? a biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę w większości sami muszą ponosić koszta utrzymania tych osób, no to, to są kolejne problemy, mm. bo 40 zł na dobę, na jedną osobę, no sprawy nie załatwia. Oczywiście. Biorąc pod uwagę pełne wyżywienie, bo mm. chodzi o trzy posiłki dziennie e, i o nocleg, tak? to są koszta prądu, gazu, e, wody, trzeba wymienić pościel, trzeba posprzątać. Więc to są naprawdę duże problemy. Nas, na szczęście, jeżeli chodzi o region o Polski, one w takim stopniu nie dotykają. Pytałem Pana wczoraj, czy pandemia COVID-19 miała jakiś <laughs> wpływ na za, większe zainteresowanie turystyką regionalną? To teraz chcę zapytać, czy wojna w Ukrainie w jakiś sposób odbija się na frekwencji, na przykład na przyjazdach gości także z zagranicy? Jest kilka kwestii. Jeżeli chodzi o gości z zagranicy, to, to cała Polska cierpi na tej sytuacji, bo, bo nie wróciliśmy, nie widać symptomów takich, żebyśmy mieli wrócić do sytuacji jeszcze sprzed pandemii COVID-19, gdzie, gdzie ten ruch turystyczny z zagranicy był duży i każdego roku tych turystów z zagranicy było coraz więcej, coraz więcej. Niestety, niestety, tak jak nam się to urwało w czasie pandemii COVID-19, to tutaj nie widać, nie widać tutaj wielkich szans na poprawę. Nawet te rezerwacje, które gdzieś w okresie zimowym były poczynione, w momencie kiedy wybuchła wojna na, na Ukrainie, wiele z nich zostało anulowanych. I my to widzimy również w województwie opolskim. Zawsze słynęliśmy z tego, że było u nas wielu gości z Niemiec chociażby. Nawet i nietypowych turystów, ale również takich osób, które, którzy przyjeżdżali na wakacje odwiedzić swoje rodziny. W tamtych latach, kiedy towarzyszyła nam pandemia COVID, tych ludzi było dużo mniej. Nawet tych przyjeżdżających, odwiedzających swoje rodziny, i y, może być sytuacja podobna. Więc jeżeli chodzi o turystów zagranicznych, jest to problem, ale znowu nie dotyczy on nas, województwa polskiego, w takim stopniu jak miast typowo turystycznych Kraków, Gdańsk, Warszawa, Wrocław. Tam to jest po prostu zupełny dramat. Odwoływania to. są. Tak, patrząc na hotelarzy, hotele stoją puste, więc to jest naprawdę dramat i możemy mieć do czynienia z licznymi plajtami. Jeżeli chodzi o turystykę krajową, my jako województwo opolskie nie ucierpimy wręcz przeciwnie, są pewne symptomy takie poczucia zagrożenia, szczególnie jeżeli chodzi o ścianę wschodnią, czyli na przykład część rodziców rezygnuje z wysłania swoich dzieci na kolonie obozy w województwie podkarpackim, w województwie lubelskim. Całkiem możliwe, że część z tych imprez takich typowych kolonii, obozów w ogóle się nie odbędzie, zostanie, zostanie odwołana. No i to jest szansa, to jest szansa również dla województwa polskiego na to, aby te, te ośrodki, te biura podróży, które organizują tego typu wypoczynek, jeżeli są jeszcze moce przerobowe, tak, wolne miejsca, wolne pokoje. Czy obiekty noclegowe, z którymi można podpisać takie umowy. To jest teraz ten czas i moment, i myślę, że, że tutaj jako województwo polskie możemy zyskać. Natomiast no, to odbędzie się oczywiście kosztem hmm. tych województw wschodnich, <kuh> graniczących bezpośrednio z Ukrainą. Co Polszczyzna może zaoferować turystom <kuh> krajowym w takim razie? No nie mamy morza, nie mamy gór, ale niektórzy twierdzą, że mamy jeziora. Mamy też niewielkie górki. Tylko proszę mnie nie pomówić o Mosznej i Zamków Brzegu, bo to chyba większość turystów wie. Tak, rzeczywiście. My zyskaliśmy w pewien sposób w czasie pandemii COVID-19, ponieważ, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, część osób z jednej strony szukała, szukała takich miejsc wypoczynku z dala od tego zgiełku turystycznego, mm -hmm. ale też wybierała właśnie miejsca mniej znane. Dla wielu z nich Opolszczyzna była właśnie tym obszarem nieznanym. I mieliśmy do czynienia nawet z takimi sytuacjami, że. Że turyści z odległych regionów z Lubelszczyzny Podkarpackiego, ze Świętokrzyskiego, wybierali nawet miejsca noclegowe na wsiach, ale które nie mają żadnego związku z turystyką. To są miejscowości typowo rolnicze, a akurat na przykład jakiś gospodarz organizuje na swoim terenie. Chcieli napić się również... leka od krowy, prawda, bezpośrednio? Na, nawet, Chcieli krowy zobaczyć? Na, nawet i nie zawsze. Nawet i nie zawsze, bo, bo wielu takich akurat gospodarstw agroturystycznych z taką ofertą aż tak wielu nie ma. Natomiast ludzie uciekając, uciekając przed tym zgiełkiem, szukali Szukali takich miejsc, gdzie nie będą mieli do czynienia z tłumami, więc nawet brali pod uwagę to, że, że dana wieś, dana miejscowość jest typowo rolnicza, nawet brali ten nocleg czy nocleg ze śniadaniem i to gdzieś im wystarczało. Co do samych atrakcji, my coraz częściej wyszukujemy, polecamy miejsca idąc tym tropem z dala od zgiełku. Na łonie przyrody, głównie Stobrawski, obszar Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. To jest obszar, gdzie czasami idąc, spacerując godzinę, dwie, trzy możemy nie spotkać żadnego człowieka. Tak? Natomiast mamy do czynienia z żywą przyrodą. Zwierzęta, cudowna roślinność, cisza, wypoczynek na łonie natury i ten obszar tutaj we współpracy z gospodarstwami agroturystycznymi, które tam działają z naszymi członkami, bo mamy z tego obszaru kilka gmin, współpracujemy i tego typu formy wypoczynku staramy się polecać. Poza oczywiście tymi utartymi miejscami, bo oczywiście nie sposób wspomnieć, pomimo, że, że jest znajomość tematu, ale nie sposób nie wspomnieć o mocznej, obrzeżnym. Czy o Opolu. E, Ogrodzie Zoologicznym, jednym z najlepszych tak w Polsce, mm -hmm. tak, czy Muzeum Polskiej Piosenki. Więc oczywiście te, te sztandarowe, sztandarowe takie atrakcje również, również polecamy. Zapraszamy więc na majówkę, zapraszamy w czasie wakacji na Opolszczyznę. No, a jeśli mowa o kompleksowej obsłudze, to chcę Pana zapytać, Pańska organizacja wie, jaka będzie pogoda na majówkę? Słońce, ciepło czy śnieg? Na majówkę będzie ciepło, ale bez upałów. Tak jak, tak jak patrzymy, patrzymy w te długo w prognozy, to, to na to wygląda, no, ale zobaczymy co, co czas przyniesie. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję że, że przyjdzie do nas w końcu ciepło, bo ta pogoda jest cały czas taka w kratkę i mm -hmm. niestety nie sprzyja, nie sprzyja jakimś wyprawom turystycznym. No, ładnie pan to powiedział, nie jak góral, że albo będzie padać, albo nie będzie padać. No nie, to, to, to mówią górale zawsze, to mówią górale. Więc, więc nam, nam do nich daleko. My, my opieramy się, staramy się opierać na tych prognozach właśnie wielodniowych. Bardzo dziękuję. Przypomnę, że gościem rozmowy przy był Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. No i powtórzę, zapraszamy na Opolszczyznę. Zapraszamy na Opolszczyznę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i usłyszenia za tydzień.